pokażę wam jeszcze bagażnik tego samochodu. Wszystko tu jest więcej, więcej miejsca. Bagażnik i bagażnik E90. No to M3 ma taki sam bagażnik jak każda E90. No i widzicie, że nie jest wcale taki bardzo głęboki w porównaniu do tego. Ten jest tutaj troszkę dłuższy. Natomiast same zawiasy, ten ma, gdzie tam sprężynę w środku, mechaniczna sprężyna, więc to jest zaleta, bo to będzie działało zawsze. Pewnie jest jakiś tam amortyzator jeszcze i mechaniczna sprężyna. Tu są amortyzatory gazowe. Sama konstrukcja ta jest zmyślniejsza, w ogóle nie zajmuje miejsca. Tutaj w środku jest więcej miejsca w ten sposób, bo sam ten zawiasik sprytnie jest tak skonstruowany, że w ogóle miejsca nie zajmuje. Tylko że te amortyzatory gazowe po iluś latach zaczynają słabo trzymać. Także widzicie, że w BMW już mi opada sam, znaczy w M3. Jeszcze się trzyma u góry, ale trzeba je będzie niedługo wymienić. Tutaj zdecydowanie lepsze rozwiązanie z tymi sprężynami, aczkolwiek samo to ustrojstwo zajmuje trochę miejsca tutaj po bokach. Siedzenia się rozkładają oczywiście no w jednym i w drugim samochodzie, więc to jest tak samo, więc myślę, że to może być standardem. Ma podzielone 1/3 i 2/3. Jedyna różnica jaka jest, to to, że schowek, który jest w środku, o, widzicie? Tutaj się rozkłada tak, że się cała, jest po prostu środkowa część siedzenia, można ją osobno położyć. Także można, jest tu dużo większy otwór do środka. Natomiast w M3 ta środkowa część otwiera się tylko dziura. To znaczy nie da się złożyć całego do samego dołu, tylko podłokietnik można, no można to wyjąć całkowicie, ale nie da się tego opuścić do samego dołu. Także tu też można otworzyć. Gdzie jest ta wajcha od siedzenia? Jest tutaj. Też tu można złożyć 2/3 siedzenia i 1/3, ale widzicie, że to z tyłu wycięcie jest mniejsze, także pod tym względem F30 ma lepsze rozwiązanie właśnie przez to, że się składa do samego dołu. No witajcie, muszę się usprawiedliwić, bo nie dalej jak rok temu, w styczniu 2014 roku, testowałem BMW 328i, dokładnie tak jak to, no praktycznie identyczny samochód testowałem. Tutaj macie link do tamtego filmu i mi się generalnie rzecz biorąc nic mi się w nim nie podobało. Byłem bardzo sceptycznie nastawiony. No i minął rok i takie samo auto jest u mnie w garażu. Totalna niekonsekwencja, hipokryzja z mojej strony, nie wiem jak to nazwać, no ale jak można było zmienić zdanie na temat samochodu? No, można zmienić, zaraz wam wytłumaczę jak, bo jak widzicie, popatrzcie się, tu są nalepki na szybę, jak nowe auto się sprzedaje, to u dealera jest taka nalepka i tutaj jest samochód M3 mój, opcji, auto kosztowało 53 tysiące, mówimy o samochodzie sprzed już 7 lat i mamy cold weather package, premium package, technology package, moonroof, iPod, HD radio, enhanced premium sound,
No i jakieś tam, w sumie opcji tyle, że 67 tysięcy ten samochód kosztował. Praktycznie każda opcja, jaka była możliwa wtedy w 2008 roku, jest w tym samochodzie. Tutaj mamy BMW 2014, ten, który mam w garażu. Opcje, no czerwony kolor za dopłatą, szyba w dachu za dopłatą. Nawiasem mówiąc, $1050 kosztowało wtedy, $1050 kosztuje teraz. Ogrzewane przednie siedzenia za 500, radio satelitarne. No i to jest wszystko. To jest całe, wszystkie opcje. Także niewiele tego jest. Jest to no, samochód skromnie wyposażony, więc dlatego był krytykowany przeze mnie, bo ten, no, tamten miał, był nawet troszkę lepiej wyposażony, ten, który oceniałem przed rokiem, ale ciągle był skromnie bardzo wyposażony, więc porównując do M3, no to ten 328 wyglądał cieniasto, no tak samo cieniasto jak nasze Audi A4. Nasze Audi A4 też było takim samochodem, po prostu nie miał tam prawie nic. Dlaczego teraz zmieniłem zdanie? No dlatego głównie, że chodzi o cenę. Widzicie, że ten samochód kosztował 41 tysięcy dolarów. Ponieważ myśmy kupili lekko używanego, no to używany kosztował 34 400. No to jest 41, 34, 400, no 6 tysięcy dolarów zniżki. To jest 15%. No jeżeli się dostaje 15% zniżki od samochodu, 34 tysiące dolarów w Stanach Zjednoczonych to jest no cena dobrze wyposażonej Hondy Accord czy Toyoty Camry. Ja wiem, że tamte auta można kupić też ze 25, no ale dobrze wyposażone auta kosztują właśnie tyle. Więc na to tak trzeba spojrzeć, bo jest kwestia taka, czy kupujemy coś dlatego, że potrzebujemy. No, co my tak naprawdę potrzebujemy? Co ten samochód ma? Skóra, siedzenia. Tu raz, że w ogóle ta skóra robi wrażenie większej. Może to jest też kwestia koloru. Pokażę Wam przy okazji te dywaniki gumowe BMW, które dostaliśmy w prezencie. Ale raz, że kolorystycznie to auto. Jeszcze wrócę. Wyjdę na zewnątrz, wrócę i pokażę Wam tą dziurę w masce, która tak mnie denerwowała przed rokiem. No ta dziura też jest. Chodzi o to odcięcie, o to szczelinę między pasem przednim a maską. Tylko że na czerwonym samochodzie ona jest bardzo mało widoczna. No nie rzuca się w oczy. W samochodzie białym, który testowaliśmy rok temu, to jest taka kreska bardzo ostro odcinająca się. Natomiast tutaj po prostu no, nie zwraca się na to uwagi. W ogóle czerwony samochód wygląda dużo lepiej, więc to od razu inaczej takie auto wygląda, jak jest w atrakcyjnym, fajnym kolorze. Z wyposażenia w środku, no ogrzewane siedzenia. U nas też się zdarzają mrozy w zimie. Może nie takie duże jak w Polsce, no ale są, więc nawigacja. No nie mamy nawigacji. Nawigacja kosztuje jako opcja $3000 w tym samochodzie. Ale możemy sobie tutaj położyć komórkę. Możemy sobie nacisnąć nawigację i możemy sobie wybrać adres jakiś dowolny. Na przykład tutaj, no obojętne, nie będziemy jechać według tej nawigacji. Ale mamy nawigację w samochodzie, która jest w telefonie komórkowym. Nawigacja, która jest bardzo dobra, bo jest zawsze aktualna, nie trzeba jej uaktualniać. Pokazuje na żywo ruch korki. Więc jaki jest sens wydawać $3000 nie na nawigację? Tym bardziej, że szczerze mówiąc, to ja nie bardzo pamiętam, kiedy ostatni raz ja używałem nawigacji jeżdżąc samochodem tu po mieście. No, tu
tu po mieście, to ja wszędzie wiem, gdzie jadę, wszędzie wiem, gdzie co jest, więc wydaje mi się, że ta nawigacja na pewno nie jest tutaj rzeczą konieczną. Samo wnętrze, no wnętrze mnie nie zachwycało w tym samochodzie rok temu, ale przez to, że jest czarne z tym ciemnym drewnem, to wygląda dużo bardziej elegancko. No, wygląda moim zdaniem zdecydowanie lepiej. Tamte beżowe, tam chyba były beżowe siedzenia z tym ciemnym drzewem, nie pasowało mi to wszystko jedno do drugiego. Także to jest po prostu no, kwestia subiektywnych wrażeń. Osiągi samochodu. Nie byłem zachwycony osiągami tego auta, no ale wydawało mi się, że chodzi tak jak nasze Audi. Ale to jest właśnie też, okazuje się, po sprawdzeniu danych, że ten samochód jest dużo szybszy od Audi A4, naszego starego, tego dwustukonnego. Audi miało w granicach 8 sekund setkę, ten ma około 6 sekund setkę. No to jest przepaść. Dlaczego tego nie czułem jadąc? No bo takie dobre to auto jest. No jest to na tyle dobry samochód, że przyspiesza bez wysiłku zupełnie i robi wrażenie wolniejszego niż jest w rzeczywistości. Nie robi tego... Czasami auto jest zrywne. Znaczy zrywne w tym sensie, ja pamiętam mój pierwszy samochód. Mój pierwszy samochód w życiu to był Mercedes 170V. Kupiony za jakąś tam wakacyjną pracę i nie wiem ile on ważył, no ale to była gruba, solidna blacha, nie był to duży samochód, ale swoje musiał ważyć, miał 38 koni i no jak go kupiliśmy, to nie był na chodzie, tam silnik odpalił, ale zaraz zgasł, no i samochód poszedł najpierw do mechanika, takiego starego fachowca przedwojennego, i jak on ten samochód doprowadził do stanu użyteczności, używalności, to mi przyjechał do nas, daje mi ten samochód i mówi: uważaj, bo ten samochód jest bardzo zrywny. Co miał na myśli ten pan, to to, że ten samochód ma krótką jedynkę. Jak się doda gazu na jedynce, to on rzeczywiście aż mu przód podnosiło do góry. Tylko na tej jedynce się rozpędził tam do 7 km na godzinę i trzeba było dwójkę wsadzić. No to był zrywny. Trochę na tej zasadzie Audi A4 jest zrywny. Bardzo dobrze, szybko reagował na dodanie gazu. Po prostu wystarczyło. Bo niektóre samochody są takie, że się wciska gaz do połowy długości i auto wtedy rusza. Na Audi A4 leciutko się muśnie pedał gazu i już rwie do przodu. Ale subiektywna ocena to jest jedna rzecz, a stoper to jest druga rzecz. No, ten samochód jest zdecydowanie szybszy. On też reaguje bardzo fajnie, jak jest właśnie w tym położeniu sportowym, tak jak teraz mamy ustawione na sport, więc teraz jak tylko się stanie na gazie, to od razu żwawo rusza, przy czym ładnie brzmi. Właśnie się zastanawiamy, czy ten dźwięk dochodzi z głośników, czy to jest jego autentyczny dźwięk, no ale co by to nie było, brzmi ładnie i fajnie przyspiesza. Także sprowadza się to do tego, że ten samochód zrobił na mnie zupełnie inne wrażenie niż tamten sprzedał. Poza tym to też jakiś mechanizm samoobrony działa, ponieważ wtedy nie planowaliśmy kupna samochodu, to człowiek stara się jakoś sobie obrzydzić te opcje. No, ten BMW był w sumie tak podobny do Audi, że ja stwierdziłem, a no to jest taki sam jak Audi, a kosztuje 40 tysięcy dolarów, no to nie warto go kupować. Ale w momencie jak człowiek chce kupić, jeżeli jest całym sercem w tym kupnie samochodu, to wtedy to wygląda zupełnie inaczej. Wtedy szuka pozytywnych stron, wtedy szuka samych fajnych argumentów. No auto jest, lepiej przyspiesza, fajnie chodzi, genialna skrzynia biegów. No te trzy przełożenia: sportowe, komfortowe i ekonomiczne, można sobie wybierać. Eleganckie wnętrze, fajne drewno, fajna skóra. Od razu to wygląda inaczej, dlatego zdaję sobie sprawę z tego, że jestem niekonsekwentny i że
auto to krytykowałem, ale właśnie ta krytyka polegała na tym, że rok temu wydawało mi się, że jest rzeczą no nie do przyjęcia, żeby samochód BMW kosztujący ponad 40 tysięcy dolarów nie miał w ogóle takich opcji jak ksenony, jak nawigacja. Wydawało mi się, że to są rzeczy podstawowe w aucie tej klasy. Teraz patrzę na to inaczej. Teraz patrzę na to, że można takie auto mieć za 35 tysięcy dolarów, za 34 tysiące dolarów i nie potrzebujemy ksenonów, nie potrzebujemy nawigacji. Jeździmy tylko po mieście, nie jeździmy nigdzie daleko. W Stanach zresztą, jak ktoś gdzieś chce się udać daleko, to z reguły leci samolotem, ale nawet jak się jedzie na te wakacje raz na rok czy raz na dwa lata gdzieś 1000 km czy 500 km, to bez tych ksenonów się dojedzie, nie jest to takie konieczne. Jest dobre radio, jest satelitarne radio, jest dobra muzyka, są ogrzewane siedzenia, jest doskonała klimatyzacja, więc to jest wszystko, co nam potrzeba do szczęścia w takim samochodzie. No jest naprawdę fajny, wygodny samochód i relatywnie niedrogi, no bo to trzeba właśnie patrzeć pod tym kątem, co my otrzymamy za te 34 tysiące dolarów. Mogłem za te 34 tysiące dolarów kupić Toyotę Camry na przykład. Tylko miałbym dużo gorszy samochód, jeśli chodzi o silnik, skrzynię biegu, właściwości trakcyjne. No osiągi, samo przyspieszenie byłoby takie samo, ale trzymanie na zakrętach byłoby dużo gorsze. Miałbym tam nawigację i miałbym tam ksenony, no ale to miałbym samochód dużo mniej prestiżowy i dlatego jak się wszystko porówna jedno z drugim, to wtedy to zaczyna wyglądać zupełnie inaczej ocena takiego samochodu, jeżeli właśnie konkretnie patrzymy pod kątem tego, co chcemy kupić, co potrzebujemy, co nas usatysfakcjonuje i za jakie pieniądze. Bo pamiętajcie, że jak przeglądałem ogłoszenia o nowych samochodach BMW 328, ceny się zaczynały od 55 tysięcy. Większość z nich kosztuje między 45 a 50 tysięcy. Więc kupno takiego auta za 34, praktycznie nowego, no bo on ma przebiegu właśnie 8 tysięcy kilometrów, no to człowiek sobie zdaje sprawę, że kilku z tych opcji nie będzie miał. Ale jeżeli właśnie uznamy, że są to opcje, bez których możemy żyć, że są to opcje, które nie są nam koniecznie potrzebne do szczęścia, natomiast miesięczna rata będzie połowę mniejsza, no to wtedy takie coś zupełnie inaczej wygląda i ocena takiego samochodu zaczyna być zupełnie inna. Nie wiem, czy Was przekonało moje wytłumaczenie, ale to jest moja wersja i tej się będę trzymał. Dziękuję bardzo, pozdrawiam i zapraszam na kolejne ciekawostki, które mam nadzieję niedługo się pojawią.